so many pieces all back together now. What's your vision? Ostatnia droga Wojciecha Pokory. Znani Polacy nie zapomnieli o wybitnym aktorze. Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Pokory 83L. Rozpoczby się w sobotę 10 lutego o godzinie 1000 w kościele w. Brata Alberta i w. Andrzeja Apostoła z Rodowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Wybitny aktor zostanie pochowany na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 rok. Na pogrzebie Wojciecha Pokory oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół pojawili się koledzy aktora po fachu. Na MSZ do Kocioba z Rodowisk Twórczych przyszli m.in. Katarzyna i Cezary, Ak, Maja Komorowska, Stefan Friedman, Andrzej Grabarczyk, Dorota Kamicka, Lucyna Malec, Andrzej Rosiewicz, Artur Barci, Jerzy Botczak, Grzegorz Wąs, Barbara Kraftówna, Krystyna Kobodziejczyk i Zofia Zborowska. Ostatnia droga Wojciecha Pokory na cmentarzu w Radzyminie ma charakter prywatny. Przypomnijmy, Wojciech Pokora zmarł w niedzielę rano 4 lutego. Przyczyn śmierci wybitnego aktora były prawdopodobnie powikłania po udarze, który Pokora przeszedł w grudniu. O kabopotach ze zdrowiem aktora poinformowała dziennikarka Krystyna Pytlakowska, która niedawno przeprowadzała wywiad z Wojciechem Pokory i jego wnuczką. Agatni Zideska. Dziennikarka Wiwy chciała umówić się z aktorem na sesji ZDJ-ciow. Wówczas dowiedziała się, przebywa w szpitalu. Wojciech Pokora w swoim dorobku miał role m.in. w takich produkcjach jak Poszukiwany, Poszukiwana, Alternatywy 4, Zmiennicy, Kariera Nikodema Dyzmy, 40-latek, Mi i CK Dezerterzy. Aktor przez 60 tworzył wspaniałe map Ectwo z Hanen Pokor. Razem doczekali się dwóch córek Anny i Magdaleny oraz piciorga wnuczte, w tym aktorki i piosenkarki Agaty Nizickiej.